Dzień dobry, witam klasy trzecie. Przed nami kolejna lekcja poświęcona awangardom pierwszej połowy XX wieku. Trzecie spotkanie przed nami. I znowu te awangardy, czyli nurt sztuki poszukującej nowych rozwiązań, wykraczających poza dotychczasowe doświadczenia, tworzących całkowicie nowy język sztuki, nowe zjawiska. A więc, co teraz, co tym razem? Zaczniemy od mapy. Europa 1914 roku. Europa, która trzaska właśnie w tym stuleciu. Bowiem mamy już za sobą w dużej mierze te kierunki, które do wybuchu wojny, pierwszej wojny światowej się pojawiły. Dzisiaj znajdziemy się tuż przed wybuchem tej wojny i w trakcie jej trwania, a także zahaczymy troszkę też o czasy już pomiędzy tymi wielkimi wojnami. Co nam ta mapa pokazuje? Że nasz kontynent pod względem podziałów politycznych wyglądał zupełnie inaczej niż ten, do którego przywykliśmy. Choć pojawiają się tutaj nazwy państw dobrze znanych, jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Austria, Rosja, Norwegia, Szwecja, ale po pierwsze kształty granic tych państw, części tych państw, jak również jest inny, jak również brakuje nam kilku, które jakkolwiek pojawiają się na tej mapie, to tak naprawdę pod względem podziałów politycznych nie istnieją, jak na przykład nasza Polska, która owszem na mapie się znalazła wpisana, ale wpisana w granice Rosji, choć tak naprawdę spora jej część była w obszarze Austro-Węgier czy Cesarstwa Niemieckiego. A więc rok 1914 to ostatni moment starego porządku, jaki ukształtował się w XIX wieku na naszym kontynencie. Wybuch I wojny w Sarajewie, słynny zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Serbii, w miejscowości Sarajewo. Ten początek I wojny światowej to był koniec XIX wieku, taki naprawdę koniec XIX wieku w historii. Wracamy do sztuki oczywiście. Skoro znaleźliśmy się w tej ogromnym obszarze Rosji, który przed chwilą oglądaliśmy na mapie, to warto też teraz zobaczyć, jak do wybuchu I wojny światowej, jeszcze w ramach Imperium Rosyjskiego, rządzonego twardą ręką samodzierżawną cara Mikołaja II, kształtowały się awangardy. Rosja była potężnym państwem pod względem terytorialnym. Miała też oczywiście swoje znaczenie militarne z uwagi na potężną, silną armię, przede wszystkim liczebnie wielką. Ale pod względem gospodarczym Rosja nie była potęgą. Miała ogromne zasoby naturalne, po części uwięzione w tych rejonach, w których dobrać się do tych dóbr nie było wcale łatwo, jak na przykład daleka północ, Syberia, a więc ziemie, w których łatwo na przykład kopalni założyć by nie można z uwagi na zmarzlinę, na panujące tam warunki klimatyczne. Rosja była także niedoinwestowana, nierozwinięta pod względem infrastruktury kolejowej, drogowej, a także ogromne obszary tego państwa nie były nawet zaludnione. To były obszary pustkowi, jak tundra czy tajga syberyjska, stepy Azji Środkowej, pustynie. Miasta skupiły się głównie w obszarze europejskim. Im dalej za Ural, tym ta Rosja była coraz bardziej państwem archaicznym, zacofanym, biednym.
A więc był to właściwie kolos na glinianych nogach. Nasze grupy awangardowe spotykają się tylko i wyłącznie w dwóch miastach. Te miasta to Petersburg, stolica Cesarstwa Rosyjskiego, i stara stolica, wciąż mająca swoje znaczenie historyczne i polityczne, czyli Moskwa. Te działania niewielkich grup artystów, którzy tworzyli awangardy rosyjskie, działały w tych miastach i zakładały tam swoje ugrupowania, przyjmując różne nazwy. Oczywiście Rosja była państwem otwartym, jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, dlatego też ci twórcy mieli dobrą orientację co do tego, co dzieje się na przykład w Paryżu, ale także oczywiście i bliżej położonych wielkich stolicach europejskich, jak Berlin, Wiedeń, czy miastach północnych Włoch. Dlatego też wśród tych twórców, którzy często do Paryża czy do tych właśnie wymienionych ośrodków jeździli, można zauważyć wyraźną próbę nawiązania swoistej jakby korespondencji, dialogu z tamtymi wielkimi centrami awangardowymi. I dlatego na pierwszym miejscu w tym kierunku, które w Rosji się pojawią, wymieniony jest kubofuturyzm. On ma dla nas szczególne znaczenie na tym wczesnym etapie awangardowym, bowiem właśnie w tych pierwszych środowiskach artystów rosyjskich formacji awangardy wyraźnie da się zauważyć łączenie wpływów francuskiego kubizmu i włoskiego futuryzmu. Kubizm, nowy język sztuki oparty na całkowicie nowym zdefiniowaniu, jak ma wyglądać przedmiot przedstawiony malarsko, najpierw uproszczony przez geometryzację, potem z kolei rozbity na te cząstki, obejrzane z różnych stron naraz i przedstawione jednocześnie, by w końcu dokonać nowej syntezy. Ten nowy, rewolucyjny sposób sztuki przedstawiającej bardzo wielu awangardowym twórcom w Europie, w tym także Rosjanom, odpowiadał. Ale także nie byli oni głusi na włoski futuryzm. Z futurystami łączyło ich jedno: pragnienie, by ich państwo doścignęło inne wiodące państwa Europy. Tak samo jak we Włoszech, o czym już mówiłem na poprzednich zajęciach, Italia marzeń nie pokrywała się z tą Italią realną, bardziej przypominającą muzeum wypełnione zabytkowymi obiektami niż nowoczesne, uprzemysłowione państwo. A pod tą warstwą zabytków kryją się Włochy zabiedzone, chłopskie, z obszarami nędzy, w których grasują takie moce jak mafie. Tak samo jest też i w Rosji, no może bez mafii, ale poza tymi maleńkimi enklawami cywilizacji, jakim są wielkie miasta, między innymi wymienione przed chwilą, reszta Rosji jest tak naprawdę wiejska, uboga, świeżo co wychodząca z pańszczyzny feudalnej, bo w Rosji ta pańszczyzna została zniesiona naprawdę na początku dopiero XX wieku. Ostatnie to było państwo europejskie, które jeszcze wciąż przy tych feudalnych regułach tkwiło tak długo. A więc i rosyjscy artyści też patrzą na postęp, cywilizację, technikę, maszynę z takim samym uwielbieniem, jak robią to Włosi. Połączą te dwa światy, kubizmu i futuryzmu, w swoich dziełach. Ale gdyby chodziło tylko o to, to byłby to oczywiście jakiś wątek dopełniający główne nurty i zjawiska rozrywające się w sztuce pierwszej połowy XX wieku. Tymczasem jednak w Rosji ukształtuje się środek, w którym narodzi się jeden z najważniejszych radykalnych pod względem języka plastycznego kierunków. Kierunek zwany abstrakcją geometryczną. I to będzie miało dla nas szczególne znaczenie.
1915 rok, czyli początek I wojny światowej, to moment, kiedy już cała grupa artystów rosyjskich jakby obierze taki kierunek swojej twórczości. Ale pionierzy, tacy jak Kazimierz Malewicz, tę datę wybuchu wojny przekroczą o kilka lat przed jeszcze jej wybuchem, czyli wyprzedzą nadejście 1914 roku. I w ten sposób będzie można powiedzieć, że abstrakcja geometryczna też jest jednym z kierunków sztuki awangardowej, która pojawiła się jeszcze do 1914 roku. Kubofuturyzm. Tworzący ten kierunek artyści o bardzo zróżnicowanych zresztą artystycznych wizjach grupowali się w kilku takich awangardowych grupach, jak to było w przypadku Niemców. Mieliśmy Die Brücke, czyli most w Dreźnie, mieliśmy Der Blaue Reiter w Monachium. Tutaj w Rosji też pojawią się takie małe grupki artystów przyjmujących swoją własną nazwę, definiujących swoje cele artystyczne. Na przykład grupa Valet Caro albo Ośli Ogon. Tak, taka była grupka radykałów rosyjskich działających przed wybuchem I wojny światowej też. Ale najważniejsze, że właśnie wśród tych artystów da się zauważyć próbę łączenia elementów kubizmu i futuryzmu. Oto pierwsza z prac, którą warto byłoby sobie omówić i zobaczyć. Praca malarki Natalii Gonczarowej, Pralnia, 1912 rok. 1912 rok to okres jeszcze kończenia się w Paryżu kubizmu analitycznego i początków kubizmu syntetycznego. Językiem jakby formy analitycznej, kubistycznej artystka tutaj operuje, łącznie z tym charakterystycznym dla tej fazy w kubizmie wprowadzaniem fragmentów słów, liter. Jest jednak w tym wszystkim, prócz tego elementu kubistycznego, jakby oglądania świata, też próba uchwycenia ruchu, tak jak to się robiło u futurystów, na przykład żelazko, które przesuwa nam się troszeczkę po prasowanym obrusie. I jeszcze jedna praca naszej Gonczarowej, gdzie właśnie ten futuryzm bardziej bierze nad kubizmem górę. Rowerzysta mknie sobie do przodu, obracając kołami rowerowymi, przesuwając się do przodu, zupełnie jak w obrazach Giacomo Balli, przypomnę, psa biegnącego na smyczy. A z kubizmu znowu mamy te litery, które jak swoje graficzne kotwice rzucone w tę właśnie formę, próbują to wszystko jakby przyszpilić i nadać temu pewnego konkretu. Natalia Gonczarowa przez wiele lat była w związku nieformalnym z Michałem Łarionowem. Nie byli formalnie małżeństwem, ale byli parą, działali często razem. Obrazy Łarionowe mają w sobie coś ludowego, ostentacyjnie zrywającego z tą estetyką piękna, którą w ramach secesji, modernizmu, symbolizmu uprawiali inni artyści tego czasu. Jego Wenus kacapska wygląda jak niemal paleolityczna Wenus, a jednocześnie jak malowidło rosyjskie, a w głębi widoczny kot przypomina, o właśnie to jest ten kontekst tego obrazu, malarz sobie kpi oczywiście ze słynnego dzieła Maneta, Olimpia, przydając jej jeszcze bardziej prowokacyjny charakter. A co do tego kota, no to mamy drzeworyt rosyjski, charakterystyczny w swojej formie i tu wyraźnie go też zauważymy jako swego rodzaju cytat, znak, sygnał związków. No i właśnie do tych dwojga artystów bardzo wybitnych dołączymy jeszcze trzeciego, najbardziej ważnego i istotnego dla nas twórcę, Kazimierza Malewicza.
Urodzony w 1879 roku w Petersburgu artysta był wnukiem Sybiraka. Jego dziadek, powstaniec styczniowy, został skazany na pobyt na terenie Rosji, na zsyłkę. Już tam został po zakończeniu wyroku, założył rodzinę i też już w Rosji urodził się ojciec Kazimierza Malewicza, który był śpiewakiem w chórze opery Petersburgu. Dlatego też Kazimierz Malewicz to artysta jakby dwóch światów. Osadzony już w tej nowej rzeczywistości, w której z wyboru związała się jego rodzina, czyli Rosją, był też jednak świadom swoich polskich korzeni. Między innymi wyniósł z domu znajomość języka polskiego i z pewnym oczywistym akcentem jednak potrafił po polsku rozmawiać, czego dał dowód, kiedy przyjechał do Polski w latach 20. Miał w Warszawie pokaz swoich prac, spotkał się tutaj ze środowiskami artystycznymi, jadąc dalej na zachód, by otworzyć swoją wystawę w Amsterdamie. To był jego jedyny wypad do Europy Zachodniej. I w czasie tego warszawskiego przystanku nawiązał kontakty z naszymi, czy spotkał się bezpośrednio z naszymi polskimi twórcami awangardowymi i tutaj sobie nawet właśnie po polsku rozmawiał. Jego pierwsze dzieła też mają wyraźny związek z kubofuturyzmem, czego dowodem jest praca zatytułowana Ostrzący nóż, szlifierz krótko mówiąc. Taki obnośny szlifierz domokrążca, których już dzisiaj nigdzie nie spotkamy, ale którzy kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, wędrowali sobie po podwórkach i ulicach miast i miasteczek czy wsi, oferując szlifowanie przedmiotów metalowych, takich jak noże czy nożyczki, za grosze. Teraz stoi sobie i wykonuje czynność, szlifując, ostrząc nóż. Dokonuje tego na specjalnie prymitywnym urządzonku, które mógł nosić ze sobą. Kamień szlifierski zamontowany na specjalnym stojaku. Poruszany jest za pomocą pedału, na który nasz szlifierz naciska nogą, w efekcie czego obraca koło obrotowe z dopiętym pasem transmisyjnym, który bezpośrednio, prawda, obraca szlifierką. Opisałem ten skomplikowany, może z pozoru, urządzenie, bo chciałbym, żebyście to zobaczyli tutaj, na co patrzycie, bo w pierwszym momencie można odnieść wrażenie, że praca jest właściwie już abstrakcyjna. Nie. Trzyma się jeszcze świata przedstawionego. Da się rozpoznać też bez trudu postać szlifierza w takiej rosyjskiej rubaszce, spodniej szerokimi nogawkami, z jego nogami w butach, które tutaj też widzimy. Ręką trzyma nóż. Ta ręka jeździ przód i tył, tak jak się to w czasie szlifowania dzieje. I zatem zgodnie z zasadą symultanizmu, znaną nam z obrazów futurystycznych, ta łapa, przesuwając się lewa-prawa, oddaje właśnie jakby ten ruch zapisany w kolejnych sekwencjach czasowych. Stosownie też do tego porusza się postać szlifierza, dlatego też poszczególne elementy postaci też dokonują tego ruchu lewa-prawa, przesuwają się. A ten ruch jakby zrytmizowany obejmuje także rzeczywistość, jak na przykład partię schodów, którą tutaj gdzieś widzimy, schodzących kolejnych stopni, które też jakby z przesunięciem zostają przedstawione. Ale to właśnie Kazimierzowi Malewiczowi, który okazał się jednym z największych geniuszy malarstwa XX wieku, przypadnie zaszczyt wprowadzenia do sztuki języka abstrakcji geometrycznej. On jakby za jednym zamachem, takim skacząc do głębokiego basenu, dokonał takiego raptownego, rewolucyjnego, przełomowego wydarzenia artystycznego, tworzącego nam nowy język sztuki,
oparty na geometrycznych formach. Ten gwałtowny skok, jakby na głowę do basenu, wykonał malarz, malując swój chyba najsłynniejszy dzisiaj na świecie obraz, noszący prosty, aż zdumiewający tytuł. Czarny kwadrat na białym tle. To, co w tytule, to i w obrazie. Rzeczywiście podstawowym elementem w naszym obrazie jest duży czarny kwadrat, który jednak nie rozpiera się tak, żeby wypełnić całość formatu od granicy do granicy. Pozostaje jeszcze jakby bordiura, obwódka dookoła biała, czyli to białe tło. Sam obraz ma zresztą formę zbliżoną do kwadratu. Obraz po raz pierwszy powstawał jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, ale został pokazany w 1915 roku. Potem powstały jeszcze jego kolejne wersje. Ten obraz należy do najbardziej zaskakujących, zdumiewających dzieł otwierających sztukę abstrakcji geometrycznej. Tym bardziej dziwne wydaje się, że tak niebywale radykalny sposób obrazowania mógł ujrzeć światło dzienne na zorganizowanej dla publiczności wystawie w Petersburgu. To zdjęcie jest autentyczne z 1915 roku, a przedstawia wystawę właśnie rosyjskich futurystów, salą Malewicza, gdzie między innymi czarny kwadrat pojawia się jako obraz zawieszony inaczej niż cała reszta, nie na ścianie, ale dokładnie w rogu sali, tam gdzie spotykają się trzy krawędzie dzielące ściany od sufitu, dwie i jedna oddzielająca te dwie ściany. Pozostałe obrazy Malewicza już są jakby ustawione na tle ścian, tyle że rozwieszone jakby w różnych rzędach. Niektóre z form wydają się bardzo proste, jak wyraźnie widoczny tutaj krzyż równoramienny. Inne stanowią bardziej złożone formy geometryczne. Ten czarny kwadrat, zawieszony jednak w ten sposób, to wyraźny znak, który artysta chciał tutaj przekazać odbiorcom, żeby na ten banalnie prosty obraz spojrzeli jednak troszeczkę innymi oczami niż takimi, które mówią czarny kwadrat i tyle. Tak w ten sposób właśnie w narożach, w domach rosyjskich w XIX wieku i w początkach XX zawieszane były ikony, czyli święte obrazy, które miały czuwać nad bezpieczeństwem domowników, które były też obiektem adoracji i modłów członków rodziny. Ten sposób zawieszenia czarnego kwadratu jest tu ewidentną aluzją uczynioną do takiego właśnie, takiej praktyki związanej z ikonami. Oczywiście sam z siebie ikoną nie jest, bo nie przedstawia żadnej świętej trójcy czy innej postaci należącej do ikonografii chrześcijańskiej, Marii z Dzieciątkiem czy czegokolwiek innego. Ale Malewicz chciał w tym obrazie coś takiego, co mu z tą ikoną wydało się jak najbardziej powiązane nam tutaj zasugerować. Raz jeszcze widzimy ten czarny kwadrat i przy okazji fragment wypowiedzi artysty. Obraz nie jest samym wizerunkiem oglądanego w nim bytu. Uczestniczy w jego istocie i jest do tego uczestnictwa prowadzi twórcę i odbiorcę. Co to takiego? Kazimierz Malewicz, zanim namalował tę od razu tak raptownie skrajną postać abstrakcji geometrycznej, sprowadzonej tylko do jednej figury, wypełnionej jednostajną czernią, na białym tle, już przygotowywał się do takiego właśnie pomysłu przez pewien czas, także podejmując pewne rozważania teoretyczne. Malewicz wcześniej odkrył, że tak jak inni twórcy, nie interesuje go obrazowanie świata takim, jakim on jest, czyli przedstawianie rzeczywistości z jej całą różnorodnością i zmiennością, która w niej zachodzi. A to mamy dzień, a to noc, a to mamy ulicę, to dom, to wnętrze, to podwórko i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest dookoła, co na nasze oczy spoglądają, może się przecież stać malarskim
celem obrazowania. Malewicz postanowił zrobić coś raptownie ostatecznego, mianowicie pokazać to wszystko w jednym ujęciu. Już nie jak u kubistów rozbijać przedmioty, by je zanalizować, a potem poddać syntezie. Kazimierz Malewicz postanowił pokazać świat w jednym prostym znaku i wybrał jako znak kwadrat. Kwadrat to przecież figura idealna, doskonała, którą tak postrzegali już w starożytności filozofowie, uznając ją za formę boską, tak jak i koło. Te dwa kształty, te dwie figury opisywane były jako figury boskie, bo posiadające idealne proporcje. Kwadrat dzielony osiami symetrii pionową i poziomą daje nam cztery kolejne kwadraty. Z kolei podzielony diagonalami przekątnymi jedną i drugą daje cztery trójkąty równoramienne. A więc za każdym razem wychodzi figura idealna, doskonała. A więc może być kwadrat jakby symbolem jedności wszechświata, swego rodzaju pewną harmonią, jaką jest wszechświat. Ale ten wszechświat funkcjonuje w systemie biegunowych przeciwieństw. Jakich? Na przykład dzień i noc, początek i koniec, narodziny i śmierć, dobro i zło. To są tak zwane bieguny opisujące tak zwane podziały binarne, czyli albo-albo. W czarnym kwadracie jest czerń nieskończonego mroku, ale dookoła niego biel lśniąca pełnią światła białego. I mamy właśnie tę binarność tutaj zawartą też jakby w ekstremalnej formule. Dlatego ten obraz przedstawia wszystko, a zarazem nic. Jest, jak to napisał też Malewicz, formą zerową, nagą ikoną naszego czasu. W ten sposób, jakby snując swoje rozważania niemal na progu mistycyzmu parareligijnego, Malewicz nie był człowiekiem jakiejś ukonkretnionej religijności. Oczywiście z racji urodzenia w Rosji był prawosławnym, ale przecież miał też świadomość tych swoich korzeni katolickich. Oczywiście już jako sam awangardowy twórca, intelektualista odrzuca te formuły religijne. Jest przekonany oczywiście o duchowej naturze świata, ale nie prowadzi tych rozważań w stronę spersonalizowanego, czyli określanego jako konkretna osoba Boga i tym samym związanym z tym pojęć systemów religijnych. Dla Malewicza absolut jest absolutem nienazwanym i właśnie takim absolutem jest ten czarny kwadrat na białym tle, tworzący jakby podstawowy opisanie czy zobrazowanie wszechświata w jego najprostszy, niemal jak matematyczny wzór, formule. Oczywiście obraz spotkał się z bardzo, bardzo niechętnymi reakcjami ze strony publiczności, krytyki, ale też i niektórzy z jego kolegów malarzy kręcili nosem, że artysta tutaj poszedł po najmniejszej linii oporu. No faktycznie, żeby namalować kwadrat, wystarczyłoby nawet wziąć linijkę i jakiś przybór do rysowania i posadzić tam parolatka, to przecież kwadrat też zrobi, tak jak to na lekcjach geometrii w szkole się uczy. Ale tu nie chodzi o to, żeby ten kwadrat był finezją jakąś zadziwiającą nas formą wyrafinowaną. W takim malarstwie jak to najważniejsza jest idea, pomysł. Nikt przed Malewiczem nawet nie spróbował, żeby w takiej formule zobrazować coś w malarstwie. I pod tym względem jest to nasz twórca absolutnie nowatorski. Oczywiście obraz ma swoją historię. Dzisiaj te kilka wersji, jakie mamy
autorskich replik Malewicza można przede wszystkim zobaczyć w Rosji, ale były długie dziesięciolecia, kiedy te obrazy trzeba było chronić przed władzą komunistyczną, która właśnie z pobudek ideologicznych chciała tego typu malarstwo wyrugować, całkowicie wyeliminować. Dopiero w latach 80., to w drugiej połowie 80. lat, w czasie kiedy w Rosji odbywała się olimpiada, władze centralne zdecydowały, aby z magazynów ukrywane do tej pory dzieła Malewicza i innych twórców awangardy przywrócić. Mamy tu dwóch chłopców, którzy w Muzeum Rosyjskim w Petersburgu na Malewicza Czarny Kwadrat patrzą teraz. No i właśnie. Skoro Malewicz dokonał na samym początku swojej drogi już tak raptownego, właściwie drastycznego działania, to następne kroki wydawać by się już mogły praktycznie bezprzedmiotowe, no bo osiągnął jak gdyby maksimum możliwości, malując ten czarny kwadrat, ale okazuje się, że nie. Malewicz sprawdził jeszcze bardziej radykalną formułę, malując biały kwadrat na białym tle. Czyli w związku z tym kwadrat, którego praktycznie nawet nie zauważymy, patrząc z pewnego oddalenia na obraz, bo będzie to dla nas jednostajne białe płótno. Dopiero przyglądając się z bliska, zauważymy, że jakby ślady ruchu pędzla z farbą idą jakby w jednym kierunku, kiedy właśnie jesteśmy wewnątrz tego kwadratu białego, a inaczej, kiedy jesteśmy na jego poza nim. I w ten sposób bardziej gra światła padającego na powierzchnię obrazu daje nam odczuć, że ten kwadrat jest. Czyli tak jakby on stawał się już taką jeszcze większą jednością z tym wszystkim, co dookoła. No znowu można powiedzieć, że już więcej się nic nie da zrobić. Ale można namalować koło. Białe na czarnym tle lub czarne na białym tle albo białe na białym. I oto mamy już trzy podstawowe obrazy, które stworzył Malewicz tej pierwszej serii. Krzyż, kwadrat i koło. Wszystko, co ustalone i posłuszne nawykowi, może ulec zmianie, może zostać poddane nowemu porządkowi. Czemu nie nadać temu wszystkiemu porządku artystycznego? Wyrwane oczywiście z kontekstu wypowiedzi Malewicza mogą brzmieć troszkę mętnie, ale to właśnie one jak gdyby naprowadzają nas, żeby w myśleniu o tym malarstwie uciec od tego, do czego przywykliśmy, czyli od tego, co obraz przedstawia, bo pierwsze, na co patrzymy na nowe dzieło, to rozpoznajemy w nim, co nam malarz chciał powiedzieć, a że to oglądamy domek, a że to oglądamy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Obraz Malewicza ucieka od tego właśnie obrazowania, zmusza nas jakby do innego sposobu patrzenia i rozumienia tego, na co patrzymy. Oczywiście Malewicz zorientował się, że tworzywszy czarny kwadrat na białym tle i jego warianty, które przed chwilą widzieliśmy, też w gruncie rzeczy jak gdyby zamknął sobie drogę do dalszego artystycznego rozwoju. Nie. Malewicz szybko znajduje formułę, która pozwoli mu ten stworzony język rozwinąć. Tę formułę zawarł w doktrynie opisane jako kierunek zwany suprematyzmem. Musicie ten termin zapamiętać. Suprematyzm to kierunek malarstwa abstrakcyjnego, abstrakcji geometrycznej, którą stworzył Kazimierz Malewicz. Na czym ten suprematyzm według Malewicza miał polegać? Już widzimy, że obok tego krzyża czarnego czy czarnego kwadratu pojawiły się dzieła inne. Mianowicie kwadraty, prostokąty i inne formy geometryczne, proste trójkąty, koła, które się ze sobą łączą, nakładają lub oddalają, a także wypełniają je różne barwy, których do tej pory nie było. W ten sposób Malewicz chciał pokazać, że świat to nie tylko pewien konstans, czyli stały, niezmienny kształt, jaki w czarnym kwadracie się zawarł najlepiej, ale świat to jest dynamika, nieustanna zmiana, energia, lot, szybkość, w której wszystko, co istnieje, jest jakby zanurzone i wciąż w tym nurcie niesione zmienia się nieustannie. Dlatego też postanowił tę zmianę udokumentować artystycznie za pomocą języka abstrakcji geometrycznej.
Są też prace w tych suprematystycznych dziełach Malewicza, których ewidentnie on odwołuje się do symboli religijnych. Czarny krzyż na czerwonym owalu z poprzeczną belką kojarzy się z prawosławiem. Ten drugi, czerwony na czarnym tle, bardziej jest właśnie bliski tradycji katolickiej. W tych aluzjach, które każdy bez trudu odczytuje, Malewicz stara się pokazać, że jego język sztuki, choć nie jest językiem religijnym w znaczeniu bezpośrednim, to jednak obraca się wokół kwestii duchowych, mistycznych, a nie na skroś racjonalnych. I oto przed nami już typowe przykłady tak zwanych kompozycji suprematystycznych, bo tak najczęściej tytułuje swoje prace nasz artysta, czasami dodając jeszcze do nich numery. I już widzimy, jak tutaj właśnie te prostokąty grupują się wokół jednego skosu czy drugiego z linią przecięcia niebieską, do której jeszcze jako taki akcent dochodzi niewielki czerwony kwadrat. I tak już będzie w kolejnych obrazach, których artysta ten właśnie ideę suprematyzmu, czyli tego jakby przenoszenia rzeczywistych zjawisk realnych na inne, wyższe piętra abstrakcyjne dokonuje. A więc mamy tu jest tę istotę tego malarstwa, to supremację, czyli przeniesienie na wyższy poziom tego, co jak gdyby na niższym ma charakter konkretny, na tym wyższym staje się abstrakcyjne. Oczywiście koncepcje Malewicza będą miały też i kontynuatorów czy naśladowców wśród innych młodszych artysty, twórców, bo Malewicz działał troszeczkę też jak taki prorok, który wyznacza kierunki i do którego, jak to nauczyciela, lgną uczniowie. Te wydarzenia oczywiście rozgrywają się w tle zdarzeń o historycznym znaczeniu nie tylko wewnątrz rosyjskim, ale międzynarodowym. W roku 1917, pod koniec I wojny światowej, Rosją wstrząśnie wybuch rewolucji. Najpierw tej pierwszej, której obalono carat i wprowadzono demokratyczny system rządzenia i dwa miesiące później dokonuje się kolejna rewolucja, czyli właśnie przewrót pałacowy zorganizowany przez jedną partię. Tą partią byli oczywiście bolszewicy, czyli komuniści, rządzeni przez Włodzimierza Ilicza Lenina, który w tym momencie właśnie z emigracji w Szwajcarii do Rosji wraca i staje na czele tej radykalnej partii politycznej. Partia ta żywi się oczywiście frustracją i gniewem, jaki narasta w społeczeństwie. Imperium Rosyjskie, które oczywiście jak każde tego typu imperium trąbiło propagandą o swojej sile i potędze, szybko jak gdyby tę właśnie skonfrontowało się z tą propagandą objawiającą swoją słabość, bowiem na froncie rosyjskim wojska niemieckie walczące odnosiły chyba największe sukcesy, przesuwając wciąż na wschód granicę linii frontu, zajmując kolejne ziemie państwa rosyjskiego. Dlatego też źle opłacani i uzbrajani żołnierze na froncie, a po nim także proletariat w mieście zaczęli się buntować i doszło do wybuchu rewolucji, która zmiotła stary porządek. Oczywiście, kiedy działy się te wielkie wydarzenia, sprawy artystyczne zdawały się przesuwać na jakby dalszy plan. Oto słynna Aurora, której wystrzał stał się sygnałem do szturmu na pałac zimowy, gdzie obradowała Rada Najwyższa, czyli rząd czasów rewolucji tej pierwszej bolszej, nazywanej potem burżuazyjną. I gdy po jego zajęciu bolszewicy ogłosili swoją własne rządy i tym samym zaczęli rewolucję zwaną październikową. Wszystko to działo się w listopadzie. Państwem wstrząsnęła nie tylko ta rewolucja, ale także wywołana przez nią wojna domowa. Albowiem oczywiście nie wszyscy chcieli po stronie tej nowej siły stanąć i z nią tam ją wspierać. Dlatego też widziany teraz na animowanym filmie Lenin oczywiście proklamował stan wojenny i rozpoczęła się najbardziej dramatyczna karta historii najnowszej Rosji. Ostatecznie
bolszewicy zwyciężyli. Do władzy doszli, walcząc właśnie na różnych frontach, wsparci przez te najbiedniejsze części oraz radykalizowane wojsko, prostych żołnierzy. Zaczęto budować nowe państwo, oparte na innym modelu ustrojowym. Wydarzenia w Rosji przyspieszyły w oczywisty sposób koniec I wojny światowej i zawarcie ostatecznie pokoju, w ramach których sprzymierzeńcy Niemiec, czyli Austro-Węgry, ogłosiły kapitulację. Niemcy i Austro-Węgry ogłosili kapitulację w ten sposób, przegrywając tę wojnę. Rosja, która była w tym drugim obozie zwycięskim, oczywiście do tych działań na Zachodzie odcięła się, zajęta już własnymi sprawami. Zaczęto oczywiście kształtować jakby od podstaw nowy ustrój i nową gospodarkę, nowe społeczeństwo. Dotychczasowe warstwy uprzywilejowane, przemysłowcy, burżuazja, arystokracja, szlachta, jeśli tylko mogła, próbowała Rosję opuścić, udając się na emigrację do różnych części Europy czy świata. Natomiast nowi rządzący zajmowali kolejne obszary władzy, ustanawiając nowe porządki. W tym nowym świecie większość twórców awangardowych stanęła po stronie nowej władzy, dostrzegając szansę także na zrealizowanie swoich artystycznych wizji i postulatów, przyjmując, że ta rewolucyjna władza oparta nie na burżuazyjnych wartościach i ideach będzie sprzyjała ich artystycznemu radykalizmowi. Jak się ta władza odniesie do tych artystów, przekonacie się już wkrótce. Zwłaszcza kiedy po śmierci Lenina przywództwo partyjne w Rosji przejmuje ten pan z wąsami, widziany tutaj po prawej stronie, to Józef Wissarionowicz Stalin. Zostając pierwszym sekretarzem partii bolszewickiej, partii komunistycznej, rozpoczyna już prostą politykę na rzecz budowania dyktatury bolszewickiej, komunistycznej. W ramach tego właśnie nowego ładu i porządku, który teraz żelazną konsekwencją komuniści wymuszają na społeczeństwie, istotnym czynnikiem także podległym, służebnym władzy ma być propaganda, a w tym także i sztuka. Dlatego też dość szybko po przejęciu władzy przez Stalina wolność artystyczna w Rosji zostanie zamknięta, a eksperyment formalny zabroniony. Oto Kazimierz Malewicz i jego dzieła powstały właśnie po wprowadzaniu już tych obostrzeń wobec awangardowej twórczości. Musi chcąc nie chcąc wrócić do świata przedstawiającego, czyli do świata sztuki przedstawiającej, a jednak chce pozostać gdzieś w istocie sobą, udowadniając tym językiem świata malarstwa figuratywnego, że w gruncie rzeczy osadzony jest on jednak na porządku geometrii. Kiedy patrzymy na Kosiarza z 28 roku, czy z tego samego czasu Kobietę z grabiami, to ewidentnie zauważymy, że mają one geometryczne formy. Nawet kolory układają się tutaj na swój sposób abstrakcyjnie, jakby tylko z grubsza szanując modelowanie światłocieniowe. W tych osiowo ściśle komponowanych pracach niektórzy dopatrują się też tradycji ikony, że Malewicz jakby opierając się na tej tradycji sztuki prawosławnej buduje jakby świecką nową formę ikony, której czczona jest praca oczywiście prosta chłopa na roli, rolnika, prawda, czy tutaj kobiety z grabiami, które mają jak gdyby dać nam poczuć, że jest on jak gdyby jak najbardziej otwarty na tę nową rzeczywistość, ale jednocześnie też akceptuje to, jakie ograniczenia mu ona narzuca. Niestety władza, która do której adresowane były te obrazy, je odrzuciła.
uznała Malewicza za jednego z najbardziej groźnych, niebezpiecznych radykałów. Dlatego też miał on zakaz uczestniczenia w życiu artystycznym, publicznym. I nawet coraz bardziej, jak gdyby idąc w stronę realizmu socjalistycznego, artysta nie był w stanie władzy zadowolić. Oto obraz 1930 roku, Żniwiarka, która w porównaniu do poprzedniej wydaje się już obrazem niemal realistycznym. A jednak i tutaj widzimy, że artysta sugeruje, że forma zachowuje swoją geometryczną podstawę. Malewicza w 1930 roku zdiagnozowano chorobę nowotworową. Miał szansę na leczenie na Zachodzie, ale odmówiono mu paszportu. To było jakby skazanie go na śmierć. Nie został aresztowany, nie poddany szykanom więziennym ze zsyłką na czele, ale w taki sposób uśmiercono tego wielkiego artystę. W tych ostatnich malowanych przez jego pracach wyraźnie da się zauważyć wciąż próbę przemycania tego, co jest dla niego istotą. Kiedy maluje robotnica, jak władza nakazuje, przydaje jej formę po pierwsze nawiązującą wprost do ikonograficznego schematu rodem ze sztuki prawosławnej. Matka Boska Błagalnica, którą tutaj oglądamy, wyraźnie wykonuje gesty, które powtarza robotnica, którą tutaj na czarnym tle przedstawia. A oto jeden z ostatnich jego obrazów, autoportret z 1933 roku. Dziwny, bo po pierwsze strój, nie współczesny artyście, żaden garnitur czy inny strój z XX wieku, z 30 lat, tylko jakby kostium teatralny z czasów renesansu, jak od Szekspira. I ten dziwny gest dłoni wyciągniętej przed siebie z tym kciukiem uniesionym pod kątem prostym. W tym autoportrecie tak ujętym artysta ewidentnie nawiązuje do tradycji portretów twórców z renesansu. Tu mamy Rafaela Santi, a tu mamy Dürera. A sam gest to czarny kwadrat. Żegnając się ze światem, żegnając się z twórczością, artysta raz jeszcze stara się jakby dyskretnie uczynić aluzję do tego swojego czołowego dzieła. Wszystko jest w czarnym kwadracie, zdaje się nam artysta przekazywać. Język, który wypracowywał Malewicz ze swoimi kubofuturystycznymi twórcami w samych początkach awangard, miał różnorodną postać. Malewiczowi towarzyszyło kilku jeszcze innych artystów, którzy też jak on wkroczyli w obszar abstrakcji geometrycznej. Troszkę może później niż Malewicz, albo niewielką różnicą czasową. Jednak część z tych artystów wycofała się ze swoich abstrakcyjnych poszukiwań, kiedy po wybuchu rewolucji i dojściu do władzy komunistów postanowili bardziej jeszcze aktywnie włączyć się w kształtowanie nowej rzeczywistości. W 1919 roku, czyli już w rzeczywistości po I wojnie światowej w Rosji sowieckiej, ukształtuje się kierunek, który odegrał bardzo istotną rolę w sztuce XX wieku. Nazywamy go konstruktywizmem, albowiem artyści tworzący ten kierunek stawiali na ścisły związek swojej sztuki z rzeczywistością, tak jakby chcieli być bardziej inżynierami i projektantami, architektami niż malarzami. Zresztą część z nich wręcz postulowała, żeby zarzucić malarstwo czyste jako sztukę bezproduktywną i całkowicie skupić się na takich działaniach, które służą społeczeństwu. No właśnie, konstrukcja po łacinie to spojenie, czyli podkreślanie funkcjonalnej, celowej i racjonalnej konstrukcji. Ogólna zasada kształtowania bryły zgodnie z logiką konstrukcji. Ten kierunek był w sztuce, w plastyce rosyjskiej dominujący w latach 20. 30., a także silnie oddziaływał na sztukę europejską. Między innymi stanowił punkt wyjścia do nauczania w słynnej szkole w Niemczech, w Bauhausie, o której będziemy wkrótce mówili. Także miał wpływ na naszych polskich artystów w okresie międzywojennym. Rozwój kierunku szedł w kierunku zastosowania w architekturze wyników uzyskanych z eksperymentów konstruktywistycznych przy wykonywaniu nowych technik i materiałów, na przykład szkło i żelbeton. I oto przed nami klasyczne przykłady konstruktywizmu radzieckiego, które musimy znać. Pierwszy to
Pomnik trzeciej międzynarodówki wykonany przez Władimira Tatlina. Mamy w tym dziele kilka niezwykle istotnych, nowatorskich elementów. Po pierwsze, zerwanie z formą pomnika jako statui, czyli rzeźby. Ta forma jest bardziej konstrukcją architektoniczną niż rzeźbą, chociaż de facto zaliczyć ją możemy do rzeźby abstrakcyjnej oczywiście. Jest to rodzaj wieży ze spiralnie skręconymi elementami owijającymi się wokół trzech brył właśnie w tej spirali umieszczonych. Graniastosłup, piramida i walec. Wszystko miało mieć ogromną wielkość. Stanąć w Petersburgu miała ta wieża osiągając 300 metrów, czyli dokładnie tyle co wieża Eiffla. Miała upamiętniać organizację, która zrzeszała partie komunistyczne robotnicze z całej Europy, czyli trzecią międzynarodówkę. Oczywiście możliwość realizacji takiego projektu wykraczała poza ówczesne możliwości techniczne pod względem kosztów i technologii, ale także z czysto ideowych względów władza nie mogła się za takim pomnikiem czczącym, prawda, ich dokonania opowiedzieć. Dlatego skończyło się na makiecie drewnianej, którą Władimir Tatlin stworzył z grupą swoich współpracowników i którą wystawił w 1919 roku w Petersburgu. To, co teraz oglądamy, to rekonstrukcja tej pierwotnej drewnianej makiety, bowiem ona sama nie przetrwała do naszych czasów, została zniszczona w czasach socrealizmu, uznano ją za przykład właśnie tej sztuki zdegenerowanej, wynaturzonej, formalistycznej i niestety zniszczono. Widzimy zdjęcie z wystawy, gdzie ta wieża została pokazana i samego Władimira Tatlina, który wraz ze swoimi współpracownikami pracuje przy jej stworzeniu, przy jej konstrukcji. A to wizualizacja, która miała pokazać, jak ta wieża będzie funkcjonowała, jak się ją zrobi. W głębi budynek charakterystyczne sylwety jednej z soborów Petersburga i na tym tle ta ogrom miasta, gigantyczna wieża, która oczywiście nigdy nie powstała i której nie ma. A oto Aleksander Rodczenko, kolejny bardzo ważny przedstawiciel konstruktywizmu, który też całkowicie jak gdyby zaprzedał się tej nowej rzeczywistości, służąc jej swoim talentem. W początkach swojej drogi awangardowej był malarzem abstrakcyjnym, wykonywał też abstrakcyjne rzeźby. Na tym etapie konstruktywizmu jest już twórcą plakatów, fotomontaży, zdjęć reklamowych, projektów różnych przedmiotów, mebli architektonicznych itd., itd. To jest oczywiście plakat, konstrukcja ZSRR podkreślająca rolę w industrializacji kraju i jego elektryfikacji. A tu mamy projekt filiżanki ze spodkiem wykorzystujący język abstrakcji geometrycznej. Niezwykle ciekawy jest plakat reklamowy, który widzicie obok. W pierwszym momencie zapewne nikt nie zorientuje się, jeśli nie zna rosyjskiego, co tak naprawdę ten plakat reklamuje. Z lekcji, które odbywałem w szkole, zwykle tutaj padały odpowiedzi, że to są naboje do karabinów. To są smoczki dla niemowlaków. Hasło brzmi: łutrzych sasok nie było i niet. Gatow sasak dla starych liet. Tłumacząc, lepszych smoczków nie było i nie będzie. Możesz je ssać aż do późnej starości. A to już rzeźbiarze. Dwaj, których za chwilę poznamy, bracia, ale żeby się odróżnić, zmienili i nazwiska sobie. Jeden jest Antoni Pewsner, mamy jego konstruktywistyczne rzeźby, a drugi Naum Gabo i też rzeźby abstrakcyjne, tylko oparte na sznurkach, które tworzą taką bardzo subtelną, jakby płaszczyznową formę rzeźby. Jeszcze jedno dzieło konstruktywistyczne, L. Lisicki i plakat. Trudno byłoby komukolwiek zorientować się, czemu ten plakat miał służyć, nawet znając jego tytuł, Czerwonym klinem bij białych. No niby mamy czerwony klin, uderzający jakby w biały bąbel. Jest to plakat agitacyjny, wojenny, którego zadaniem miało być skłonienie młodych ludzi, by wstępowali do Armii Czerwonej
i walczyli z kontrrewolucją, czyli z Armią Białych, tych, którzy chcieli przywrócić dawny porządek z caratem. No, trudno sobie wyobrazić oddalony od propagandowego języka plakat. To jest prawdziwa rewolucja w designie, w sztuce plakatu, oparta na języku abstrakcji. A jednocześnie, kiedy już wiemy, o co chodzi, to ten plakat przemawia, przekonuje swoimi działaniami plastycznymi. Ten radykalizm języka, który tutaj mamy do czynienia, często jest wykorzystywany we współczesnych działaniach reklamowych. To jest właśnie klasyka. Z jednej strony niemiecki plakat z czasów I wojny światowej, a drugi już sowiecki z II wojny światowej. Jak widzimy, rzeczywiście w porównaniu do takiego propagandowego, prostego języka realistycznego, no to mamy tutaj do czynienia z prawdziwą, radykalną rewolucją. I przed nami spotkanie z drugim obszarem abstrakcji geometrycznej, bowiem Rosja i suprematyzm Malewicza to nie jedyne zjawisko w tym nurcie, które kształtowało nam zupełnie nowy, radykalny język oparty na geometrycznych formach. Ten drugi nurt abstrakcji geometrycznej kształtował się w Europie Zachodniej, ale tak jak w przypadku Rosji miał swojego twórcę. Nazywał się Piet Mondrian, był Holendrem i pod pewnymi względami miał wiele cech wspólnych z Malewiczem. Między innymi też wrażliwość na te jakby obszary mistyczno-duchowo-filozoficzne, choć też był racjonalnym przeciwnikiem wpisywania się jakby w proste religijne schematy. Jego świat, z którego wyszedł, to oczywiście świat protestancki, kalwiński, którego wywodziła się jego rodzina. I stamtąd jakby pochodzi silniejsze niż u Malewicza zdyscyplinowanie jakby w swojej teorii. Ale droga, jaką dokonał Piet Mondrian, żeby wprowadzić własny język abstrakcji geometrycznej, jest naprawdę ciekawa i nie od razu, że tak powiem, raptownie jednym skokiem, jak u Malewicza, ta abstrakcja nam się narodzi. Życie artysty jest, jak to się mówi, nieartystyczne, czyli krótko mówiąc, nie dałoby się żadnego filmu fabularnego skleić z jego biografii, bo tam praktycznie nie ma nic. Artysta nie miał żadnego życia osobistego, rodzinnego, był samotnikiem, całkowicie skupionym na swoim malarstwie, na swojej sztuce. Jego droga artystyczna była dość skomplikowana od amsterdamskich, pierwszych holenderskich etapów, ściśle jeszcze związanych z lokalnymi tradycjami, przez Paryż. Wiedzie go potem już do tych coraz bardziej radykalnych form wypowiedzi malarskiej. Ostatnie lata, już w czasie II wojny światowej, artysta spędzi najpierw w Anglii krótko, a potem już ostatnie kilka lat do śmierci w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Uciekał w ten sposób od ogarniętej pożogą wojenną Europy. Wkraczamy w język sztuki Mondriana widoczkiem, który można by powiedzieć jest klasyczny, taki idealnie pasujący do malarstwa holenderskiego. Pejzażyk z wiatrakiem jak trzeba. Nisko osadzona linia horyzontu, tak jak to zrobili jego wielcy poprzednicy w XVII wieku. Oczywiście język już jest zmodernizowany, to język malarstwa wypracowany pod koniec XIX wieku, kształtowany płaszczyznowo, uciekający od takiego prostego rodzajowego realizmu, ale jednak wciąż jeszcze z nim bardzo silnie powiązany. A oto już kolejne wiatraki wyglądające zupełnie inaczej. Wiatrak w słońcu w dwóch wersjach to obraz, którym artysta wyraźnie daje do zrozumienia, że poznał już zjawiska w sztuce pojawiające się w samej końcówce wieku XIX, początkach XX, jak na przykład puentylizm, bo pierwszy zwłaszcza obraz metodami puentylistycznymi jest budowany z wykorzystaniem czystych barw i dywizjonizmu barwnego. Drugi wykorzystuje efekty ekspresji barwnej, jak u Van Gogha, którego zresztą bardzo wysoko cenił sobie Mondrian jako swojego wielkiego poprzednika sprzed kilkudziesięciu lat. I tutaj znowu czerwienie, błękity i żółcienie dają nam te efekty ostrych, jaskrawych kontrastów temperaturowych.
I w takiej to właśnie konwencji maluje też obraz ukazujący drzewo na polu. Czerwone drzewo, 1908 rok. Czerwienie i błękity, tak jak przed chwilą, jaskrawo i ostro tutaj się nawzajem podniecają i stymulują, dając ten silny efekt ekspresjonistyczny. Ale w 1909 roku szkic wykonany tego drzewa pokazuje, że artysta dostrzega jednak nie tyle emocjonalny wyraz, który się w barwach zawiera, co bardziej konstrukcję, która zaczyna ogarniać całą kartkę, na której pracuje. I dlatego za pomocą pionów, poziomów i łuków tworzy to jakby siatkę, wykorzystując pień, konary, gałęzie tworzące tę właśnie strukturę. I idąc tą drogą, już w Paryżu, artysta tworzy dzieła wyraźnie pod wpływem kubizmu powstałe, kubizmu analitycznego. Drzewo horyzontalne jest właśnie dziełem ewidentnie odwołującym się do języka kubizmu i tak jak właśnie prace tego drugiego etapu, drugiej fazy kubizmu, już zaczynające zahaczać o abstrakcję. Co prawda my jeszcze to drzewo rozpoznamy, ale już balansujemy na granicy tej właśnie rozpoznawalności. Srebrzyste drzewo idzie jeszcze dalej. Zarówno tamte, jak i obecne wyraźnie wzmacnia jakby dwie osie obrazu, pionową i poziomą. Jakby do tych dwóch kierunków skrajnie przeciwstawnych, pionu i poziomu, zaczynają się jak gdyby podporządkowywać formy drzewa. Poprzez łuki wychodząc z pionu osiągają poziomy. I oto już jesteśmy, kwitnąca jabłoń, 1912 rok. To już jest kubizm analityczny najczystszej postaci. Drzewo praktycznie nam już prawie że zniknęło. Nie do rozpoznania w tych srebrzystych szarościach, kontrastowanych ochrami, czyli tymi ciepłymi barwami ziemi, czy błękitami lekko modrymi z domieszką zieleni. I w ten sposób już tylko jest ta tkanka, a drzewo jest tylko daleką aluzją, którą mając ten tytuł rozpoznamy. I już wkraczamy w język abstrakcji. 1913 rok, kompozycja siódma, pion i poziom zaakcentowane, ale z konarów, pnia, gałęzi już praktycznie nie zostało nic, tylko drobne odcinki albo z łuki pionowe czy poziome odcinki tworzą nam tę strukturę, jakby siatkę mozaikową. I wreszcie mamy obraz zatytułowany Kompozycja plus minus, której właściwie już przekroczyliśmy już całkowicie granicę abstrakcji, bo już mamy jakby operowanie tylko tymi dwoma kierunkami, poziomem i pionem, które się albo przecinają, tak jak w pewnych miejscach, albo mijają i tworzą jakby te napięcia wpisujące się w formę owalu. No i właśnie mamy następną pracę z tej serii, też opartą na tych plusach i minusach. I abstrakcja geometryczna została przez Mondriana otwarta. Ale droga wiedzie go dalej, bowiem artysta nie zatrzymuje się, tak jak Malewicz, na tych swoich pierwszych dokonaniach, tylko je rozwija. W tym przypadku poprzez wprowadzenie barwy. Pojawiają się kwadraty czerwone i niebieskie, które próbują z tymi czarnymi liniami na białym tle prowadzić swoistą jak gdyby grę, przesuwając się pod nimi, a te z kolei jakby nachodząc na te pola barwne. I jesteśmy już w roku 1920, kiedy ostateczny język abstrakcji swojej własnej sformułuje Malewicz i to będzie jego jakby punkt docelowy, dotarcie do portu. Ten port nosi nazwę neoplastycyzm. Tak jak suprematyzm z Malewiczem musicie kojarzyć, tak musicie też i z Mondrianem łączyć neoplastycyzm. To bardzo ściśle zdefiniowana formuła artystyczna. Doktryna dopięta właściwie jakby na ostatni guzik. Tutaj nic nie zostało puszczone na żywioł w drodze przypadku. Tu wychodzi ta dziwna mondrianowska natura racjonalisty. Obraz ma sprowadzać środki wyrazu do dwóch podstawowych linii, pionów i poziomów oraz trzech podstawowych kolorów.
żółtego, niebieskiego i czerwonego. To są barwy chromatyczne. Dodam, że występują też barwy achromatyczne, czyli pozbawione koła barwnego, czyli biel, czerń i szarość. Głównym zadaniem i ostatecznym celem sztuki było przeobrażenie życia społecznego przez uwolnienie człowieka od nurtujących go sprzeczności i konfliktów mających swoje źródło w indywidualizmie. Dlatego też artysta musiał odrzucić wszystko to, co w naturze było indywidualne, czyli przypadkowe, zmienne i wymykało się kontroli intelektu. I tu fragment Mondriana wypowiedzi. W malarstwie powinno się wykorzystywać kolory podstawowe, to znaczy tak czyste, jak to jest tylko możliwe. W ten sposób są wyabstrahowanymi od emocji i uczuć kolorami naturalnymi. A zatem praca Mondriana jest też swego rodzaju jakby niemal matematycznym wzorem opisującym świat w jego jak gdyby złożoności, ale bez zindywidualizowania. Tutaj nie będziemy mieli pokoju i wojny, dobra i zła walczących ze sobą przy pomocy różnych historii wziętych, czy to z mitologii, czy z religii, czy z dziejów historycznych. Nie będziemy mieli opisu rzeczywistości rozłożonego na domy, drzewa, wodę, niebo i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystko sprowadza się do racjonalnego układu. Oto obraz pierwszy, który był dla Mondriana tym momentem ostatecznego zdefiniowania neoplastycyzmu. Już sam tytuł wszystko mówi. Obraz to obraz, nie mówi nic, nie podpowiada żadnej treści. Za to mamy tutaj stworzoną bardzo racjonalną strukturę, niemal architektoniczną, opartą na jednej grubości czarnych linii krojących ten prostokąt pionowy na pola prostokątne i kwadratowe, większe i mniejsze. Stosownie do podjętych decyzji artysta niektóre z nich wypełnia barwami czerwoną, żółtą, niebieską, bielą lub szarością albo czernią. I tak już będzie, że teraz w kolejnych obrazach Mondrian dokonuje takich właśnie podziałów geometrycznych w różnych strukturach stworzonych. Czasami zmienia układ pola obrazowego z kwadratu na rąb. I wykorzystując znowu te piony, z tym właśnie skosami krawędzi je modeluje. Są też prace, w których znikają kolory, gdzie wszystko odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą gry linii. Gdy zbliża się wybuch II wojny światowej, artysta rozpoczyna swoją ucieczkę. Najpierw przez pewien czas mieszka w Paryżu, a dalej potem już jest ewakuacja do Londynu. I jeszcze kolejna, dalsza podróż z zagrożeniami związanymi z podróżą w tym czasie. Niemcy atakowali statki pasażerskie transportujących ludność do Nowego Jorku w 1940 roku. Udało się, dotarł na miejsce. Już w Europie, najpierw w Paryżu, a potem w Londynie, spróbował język abstrakcji geometrycznej Mondrian przełożyć jakby na plany miast, tworząc swoiste jakby abstrakcyjne układy sugerujące miejskie przestrzenie. Ale dopiero w Nowym Jorku znalazł potwierdzenie, że neoplastycyzm jest demonstracją czystego porządku. I znowu cytat samego Mondriana. Równowaga pochodząca z kontrastujących i neutralizujących przeciwieństw unicestwia pierwiastki indywidualne, tak jak poszczególne osobowości i w ten sposób tworzy przyszłe społeczeństwo jako jedność realną. Metropolia stanowiła ucieleśnienie abstrakcyjności i obrazu natury uporządkowanej z woli człowieka, radosna i harmonijna wizja świata. Oto nocne zdjęcie Nowego Jorku, kiedy to światła domów, okien rozświetlanych światłem sztucznych, neony plus lampy samochodów jadących ulicami tworzą tę nocną siatkę, strukturę miasta. I oto właśnie teraz widzimy, jak ten obraz przekłada Mondrian na konkrety. New York, New York, 1941-42. Linie czarna, czerwona, czarne i czerwone tworzą tę jakby strukturę, w którą wpisują się te punkty kwadratowe, barwne, niebieskie, żółte, czerwone. I kolejny obraz właśnie próbujący przełożyć jakby strukturę siatki miasta. Amerykańskie miasta były zakładane według takiego prostego planu,
siatki ulic przecinających się pod kątem prostym, na przykład Manhattan. No i właśnie oglądamy taką pracę zatytułowaną Nowy Jork pierwszy, New York City 1, teraz wersja druga i trzecia. W Nowym Jorku odkrył też Mondrian bardzo dla siebie interesującą muzykę, jazz. I z tego właśnie jak gdyby doświadczenia wyrastają dwa obrazy, które zamykają nam dokonania Mondriana. Broadway Boogie Woogie, próbujące rytmy synkopowe przełożyć znowu na tę właśnie linię, która łączy się z miastem, łączy się z językiem abstrakcji geometrycznej. Żebyście się przekonali, że nie jest to wszystko komputerowo wygenerowywane, pokazujemy duże zbliżenie jednego z tych obrazów. Jak widać, artysta musiał z ogromną precyzją te wszystkie linie, krawędzie tutaj wyciągać, wyprowadzać. No i właśnie w ten sposób żegnamy się z artystą i jego dziełami, bowiem tak właśnie prezentowała się skromna pracownia, w której tworzył w Nowym Jorku. Meble sobie zrobił ze skrzynek po owocach pomalowanych na biało. W tym wnętrzu widzimy ostatni niedokończony obraz. Oto on, Victory Boogie Woogie, 1942-44. Śladami Mondriana podążali inni artyści holenderscy, tacy jak chociażby Theo van Doesburg, Van Torgerlo, a także architekt Gerrit Thomas Rietveld. Dlatego zobaczmy teraz pracę kilku z nich, żeby przekonać się, jak ogromna była moc oddziaływania Mondriana. To obraz Theo van Doesburga, którą możemy zobaczyć w Łodzi Muzeum Sztuki. Różnica z Mondrianem to tylko zmiana kierunków i grubość linii. A tu z kolei słynne krzesło czerwono-niebieskie Gerrita Rietvelda, architekta. Przedmiot funkcjonalny, jakim jest fotel, staje się abstrakcyjną kompozycją przestrzenną. I na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Żegnam Was serdecznie i do usłyszenia.